Cześć, siemanko. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam 10 podstawowych błędów początkujących solarygrafistów, z którymi ja też, przyznam się, miałem do czynienia, gdy zaczynałem solarygrafią. Dlatego chciałbym, żebyście wy ustrzegli się tych błędów po prostu. Zaczynamy! Pierwsza seria błędów, które wymienimy, są to błędy związane z samą budową kamery. I tak, pierwszym podstawowym błędem początkującego solarygrafisty jest zbyt duży otwór, a jak wiadomo, dziurka jest najważniejsza. Zbyt duży otwór powoduje to, że zdjęcie jest nieostre. I tak na przykład mam taką puszkę po napoju i gdy zrobimy w niej dziurkę igłą, no to nam zdjęcie oczywiście wyjdzie, tylko ono będzie rozmyte, ponieważ ona będzie zbyt duża, ona będzie miała wielkość około 0,6 mm. Wiem, bo mierzyłem, a tutaj potrzeba 0,2 mm, bo wielkość otworku musimy dobrać odpowiednio do naszej puszki. Jeżeli mamy dużą puszkę, no to otwór może być nieco większy. A jeżeli mamy małą puszkę, otwór musi być coraz mniejszy. Jak to dobrać odpowiednio? Tu wam się wyświetli filmik, w którym to mówiłem, jak dobrać odpowiednią wielkość otworku do odpowiedniej puszki. Drugim błędem jest słabe uszczelnienie kamery. Co to powoduje? Woda nam wleci do środka i zepsuje zdjęcie. Lub, co gorsza, źle zakleimy i światło nam się dostanie przez te szczeliny i też nam zepsuje zdjęcie, bo powiedzmy negatyw nam się prześwietli. Trzecim błędem jest zły montaż kamery. Widziałem, że ludzie idą na łatwiznę i montują te puszki za pomocą jakichś trytytek. Nie robić tego. Taśm izolacyjnych, jakichś szarych, jakichś montażowych taśm. Nie robić tego. Montujemy puszki zawsze na silikon lub klej montażowy. Zły montaż powoduje to, że kamera jest niestabilna i podczas naświetlania może nam się przestawić, przemieścić i zdjęcie będzie również nieostre. Kolejnym błędem związanym z budową kamery jest zły kamuflaż puszki lub po prostu brak kamuflażu puszki. Jeżeli mamy siwą puszkę, to na jakimś siwym elemencie, na znaku, przedłużeniu rury, od znaku, chcemy zamontować puszkę na jakimś czarnym elemencie, no to oklejmy ją lub pomalujmy na czarno, tak żeby nie rzucała się w oczy. Zróbmy odpowiedni kamuflaż, oklejmy liśćmi lub posypmy piaskiem, aby po prostu ta puszka nie rzucała się w oczy. Kamuflaż jest bardzo istotny, ponieważ pozwoli naszej puszce przetrwać długi okres czasu niezauważonym. Kolejne błędy to są błędy związane z ustawieniem samej puszki. Początkujący solarygrafista, to już jest piąty błąd, zazwyczaj ustawia swoje puszki zbyt daleko od obiektu, który chce sfotografować. W solarygrafii jest takie powiedzenie, że nigdy nie jest za blisko. No wiadomo, że ustawimy puszkę w ten sposób, no to będzie za blisko. Początkujący solarygrafista nie zdaje sobie sprawy, jak szeroki kąt widzenia ma taka puszka i widzi piękny krajobraz i sobie myśli: wow, jaki ładny krajobraz, będzie piękne zdjęcie. Nic bardziej mylnego. Krajobrazy na solarygrafiach wychodzą bardzo słabo, bo ta puszka ma bardzo szeroki kąt widzenia, przez co nasz widnokręg staje się płaski. Nawet jeżeli mamy góry, no to coś tam delikatnie może być, widać jakieś wzniesienia, ale nie będzie to tak widoczne, jakbyśmy to zrobili aparatem lub tak, jakbyśmy to po prostu widzieli naszymi oczami. Solarygrafia ma swoje oczy, swoją dziurkę i patrzy zupełnie inaczej na świat niż my. Szóstym błędem początkującego solarygrafisty jest umieszczenie kamery w złym kierunku. Nieprawidłowe ustawienie puszki względem słońca. Puszki powinniśmy kierować przede wszystkim na południe, wschód lub zachód. Jeżeli ustawimy naszą puszkę na północ, nie zarejestrują nam się ślady wędrówek słońca na niebie. Czyli to, co w solarygrafii jest moim zdaniem najistotniejsze. Ale niektórzy ustawiają puszki specjalnie na północ, żeby zarejestrować, powiedzmy, nie wiem, odbicia słońca od budynku, od szyb budynków na przykład. Ale to już trzeba wiedzieć, jak to zrobić po prostu. Następna seria błędów jest związana z naświetlaniem samym. Początkujący solarygrafista, na przykład ja byłem takim solarygrafistą, jest bardzo niecierpliwy. Zbyt krótki czas naświetlania. Pamiętam, moje puszki pierwsze wisiały kilka dni, bo nie byłem cierpliwy i chciałem od razu zobaczyć, co tam się naświetliło. W związku z tym ten obraz nie był dobrze naświetlony, te zdjęcia nie były w pełni solarygraficzne. Dlatego solarygrafia trenuje naszą cierpliwość. Ósmym błędem jest użycie niewłaściwego papieru światłoczułego. Nie wszystkie papiery fotograficzne światłoczułe nadają się do solarygrafii, są odpowiednie do solarygrafii. Wiem to z własnego doświadczenia, eksperymentowałem z różnymi papierami fotograficznymi i dla mnie najlepszy jest papier Kodak, Tetenal, Foma, Rolej.
Wiem, że niektórzy mają w swoich piwnicach jakieś stare papiery typu foton. Zdjęcia na tym wyjdą, ale będą bardzo słabo naświetlone, bo te papiery są już dość stare i te obrazy nie naświetlą nam się tak jak na tych lepszych papierach fotograficznych. Następne błędy związane są z samą obróbką, czyli nieodpowiednie zeskanowanie nagrzanego negatywu. Jak to zrobić odpowiednio? Oczywiście Wam się tu wyświetli poradnik, bo już taki filmik zrobiłem. Przede wszystkim musimy to zeskanować w dobrej jakości i w odpowiednim formacie, no i w kolorze. I ostatni, 10. błąd to jest po prostu nieodpowiednie obchodzenie się z naszym papierem fotograficznym. Często widzę u początkujących solaryfistów na zdjęciach odciski palców na ich zdjęciach. Można powiedzieć, że to są jakby tak ich własnoręczne podpisy tych zdjęć. To jest zdjęcie należące do kogoś. Ktoś ma wilgotne dłonie, to ten papier światłoczuły się klei do dłoni i można zostawiać na naszych zdjęciach odciski palców. Po zeskanowaniu takiego zdjęcia te odciski są widoczne. Moim zdaniem to brzydko wygląda. Także to są moje 10 błędów, które Wam przedstawiłem i myślę, że niektóre z tych błędów sam popełniłem, ale z nich już wyrosłem. Nie myli się ten, kto po prostu nic nie robi, tak? Życzę Wam udanych zdjęć fotograficznych, dużo słońca. Siemanko, cześć!